Jarosław Daszkę przed najtrudniejszym wyzwaniem w życiu, czy jak klasyfikujesz Adama Gielatę? Bo no, można powiedzieć, w tej chwili wschodząca gwiazda polskiego kickboxingu, polskiego K1. Każdą walkę traktuję tak samo, nieważne czy to jest przeciwnik, który ma mistrza świata, mistrza Europy czy mistrza Polski. Do każdej walki podchodzę tak samo, szanuję każdego swojego rywala, ale ja wychodzę tam po zwycięstwo i nie zamierzam na pewno tam nogi odstawić. Największa dysproporcja centymetrowa pomiędzy tobą a nim? Chyba nie miałeś tak wysokiego rywala jeszcze w karierze. Między nim a Rafałem Dudkiem jest naprawdę kilka centymetrów, także przygotowałem się z podobnymi zawodnikami, także nie będzie to robiło jakiejś tam wielkiej różnicy. Jaki jest plan na walkę? Pięciorundówka kolejna w twoim wykonaniu. Zaskoczysz czymś? Plan zobaczycie w sobotę, czy uda się go zrealizować i czy będę konsekwentny w tym. Wszystko dowiecie się w sobotę, także ja mam wszystko w głowie poukładane, z narożniki mamy dopięte to i nic, tylko przerzucić to w ringu. Jest jakieś drugie dno tego pojedynku? Słyszałem, że nie lubisz się ze swoim rywalem. Ja bym tego tak na siłę nie podkręcał. Po prostu są zdrowe, sportowe emocje, które mamy zamiar pokazać w ringu. Na pewno ani ja, ani on nie będziemy sobie szczędzić ciosów i o to tutaj chodzi. Ludzie chcą zobaczyć takie walki i taką walkę na pewno damy. A czy się nie lubimy? Ja osobiście nie mam nic do Adama, nie wiem czy on coś ma, także wszystko wyjaśni się w ringu. Tam mowa ciała podczas ważenia wasza i twoja i twojego rywala rzucała się bardzo, to miałeś taki pełen luz, byłeś uśmiechnięty, a twój rywal był tak jak po prostu wściekły pitbull i był taki spięty i generalnie co ci to mówi? Każdy reaguje na jakieś tam emocje, na stres różnie. Jeden reaguje tak, drugi tak, także no, ja podchodzę tak jak ja zawsze to robię. Ja mam pokazać dopiero te emocje w ringu. Ja mam wyjść i pokazać tą złość sportową, dlatego nie tracę siły na gadanie, że nie wiadomo co zrobię swojemu przeciwnikowi, ani nie będę bawił się w jakieś trash talkingi, wychodzę i mam to pokazać w ringu. No, nie słowa, a czyny mają o nas świadczyć. Ty zdobywałeś pas chyba w sierpniu, jeżeli dobrze pamiętam, tak? W czerwcu. W czerwcu. Jak spożytkowałeś ten czas od tego momentu? No, po zdobyciu pasa no, niekoniecznie układało się wszystko dobrze. Trafiła mi się kontuzja. Pauzowałem przez to pół roku. Jest to moja pierwsza walka po kontuzji. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się po mojej myśli, bo przygotowałem się naprawdę ciężko. A propos tej agresywnej postawy twojego rywala, widziałem trailery, gdzieś tam golił włosy, nie wiem, wyprowadza cię to z równowagi, w ogóle nie myślisz o tym, albo cię denerwuje, to może wolałbyś, żeby rywal był, po prostu też miał taką spokojną postawę jak ty, nie wiem. Każdy robi to, co lubi, mówi jeden, może dla mnie nawet skakać po drzewach, ktoś tam może robić coś innego, naprawdę nie robi to na mnie najmniejszego wrażenia. Ja mam określony cel w walce, wychodzę, mam wygrać tą walkę i nic innego mnie nie interesuje, a to, że ktoś coś mówi, niekoniecznie tak może myśleć, a jeżeli sprawia mu to przyjemność, jak najbardziej. Ale akurat wasz trailer wydaje mi się, że był najlepszy tak z medialnego punktu widzenia. Dziękuję bardzo, no tutaj ekipa z DSF-u oczywiście się spisała jak zawsze, także no nie mi oceniać, jeżeli zostało to pozytywnie odebrane, jak najbardziej jestem zadowolony. Cieszę się, że będziesz walczył tutaj w Krakowie, no wydaje mi się i że to jest jedna z najmocniejszych, jeśli nie najmocniejsza rozpiska organizacji jak dotąd. Ja jestem człowiekiem z północy, a wszystkie na razie swoje walki dla DSF walczę na południu. Cieszy mnie to, że jestem też promowany w tych regionach, że mogę się pokazać tutaj tej publiczności. W Gdańsku już mniej więcej wypracowałem tam jakąś swoją markę, a jeżeli chodzi właśnie o południe Polski, też warto się tutaj pokazać, bo Kraków jest pięknym miastem, także tyle. Tak z formalnego punktu widzenia masz gdzieś w głowie to, że to będzie pojedynek o miano najlepszego zawodnika w 70 kg w Polsce? Panie Tomku, jak już rozmawialiśmy wiele razy, rankingi, nazwiska, te wszystkie cyferki, one nie walczą. Walczy zawodnik w danym dniu i liczy się dyspozycja danego dnia. I ktoś może mieć rekord 101 albo 100-0 i wyjść i danego dnia nie być sobą. Mam jedną walkę zawodową więcej od Adama, nie robi to żadnej różnicy. Będzie się liczyła dyspozycja danego dnia i kto będzie chciał naprawdę wygrać. Ale przegrywający zawodnicy nie są na czele rankingu. Ale naprawdę ja nie mam zamiaru przegrywać, ale przegrana jest też nieodłącznym elementem sportu. Trzeba do tego podchodzić zdrowo, bo jeżeli każdy zawodnik miałby się łamać po jakiejś przegranej walce, no to zabrakłoby psychiatrów w Polsce.
przechodząc do tego zdrowo i do tego dobrego podejścia sportowego, w razie kontrowersyjnego werdyktu od razu rewanż? Znaczy, w jedną lub w drugą stronę oczywiście zakładam. Ja nie prorokuję tutaj jakichś rewanży, kontrowersyjnych werdyktów. To już jest ustalone, kontrowersyjny zapowiedziane. Kontrowersyjny, no to jak będzie kontrowersyjny, no to będzie kontrowersyjny, trudno. Powiem tylko tak, jeżeli wygra Adam, słusznie wygra Adam, zamykam się, idę do szatni, gratuluję mu i nie robię nic więcej. Jeżeli wygram... Nie, aż tak to nie, bez przesady. Ja już mówiłem, że ja takiej słabej psychiki jeszcze nie mam. Także jeżeli wygram ja, będę dalej dzierżył pas i będę się z tego cieszył i na pewno będę czekał na dalsze wyzwania. Panie Artur. Dziękujemy w takim razie.